Cześć, nazywam się Wiktoria Stachura i jestem ambasadorką UniGreena. Jeśli zastanawialiście się, co to jest UniGreen, jest to sojusz 8 uczelni zagranicznych, dzięki którym możecie uczyć się poza granicami naszego kraju. Czy w latach 80., dawno temu, kiedy Polska nawet nie marzyła o tym, że będzie w Unii Europejskiej, ktoś myślał o tym, że można pojechać na inną uczelnię, tam studiować przez pół roku, przez rok, wrócić i dalej kontynuować studia w kraju macierzystym? No niekoniecznie, ludziom to się wydawało abstrakcją. Ale dzisiaj, w roku 2024, wszyscy wiemy, czym jest program Erasmus. To jest doskonale rozpowszechnione, każdy zna zasady i to działa. Czyli można wdrożyć rozsądny europejski projekt, który pomaga studentom, daje im szansę i dzięki któremu studenci mogą się rozwijać, osiągać nowe cele, czerpać z doświadczeń. W 2019 roku powstała, to była wówczas jeszcze luźna idea, Uniwersytetu Europejskiego. No cóż to miałoby być? To są sojusze uczelni z różnych państw, które biorą sobie bardzo ambitne cele, które ja bym nazwał celami zjednoczeniowymi. Przykładem jest na przykład wspólny kampus wirtualny albo wspólna wirtualna biblioteka. Studiując na SGGW, na razie to nie jest jeszcze zaimplementowane, ale nad tym właśnie pracujemy i dlatego UniGreen istnieje. Za parę lat będzie można być studentem SGGW, zalogować się za pomocą loginu i hasła do biblioteki w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech, na Islandii, w Bułgarii i tam korzystać z cyfrowych zasobów bibliotecznych. I to są między innymi, to jest tylko jeden z przykładów, takich przykładów jest wiele, ale to jest między innymi przykład tego, jak dzięki zjednoczeniu w ramach takiego sojuszu studenci będą mogli korzystać z UniGreen. To jest właśnie przykład, jak UniGreen bardzo nam pomoże. I cóż, życzmy temu sojuszowi, aby się rozwijał, aby idea szerzyła się po całej Europie, ponieważ jest to naprawdę mega wartościowa inicjatywa. Ja byłam na przykład na Islandii i dla mnie były to niezapomniane emocje. Poznałam wielu ciekawych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj. Dlatego bardzo ważne jest, żeby korzystać z takich okazji. Możecie podróżować, zwiedzać świat, edukować się za granicą tak naprawdę za darmo. Dlatego pamiętajcie, biegnijcie do Biura Współpracy Międzynarodowej. Im szybciej, tym lepiej. Jest on w budynek numer 8 na starym kampusie.